Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj znów nagrywam się z ogródka dziadków. Czy teraz będzie to reguła? Może niekoniecznie, nie wiem. Chociaż wcześniej było tak, że vlogi były nagrywane cały czas z mojego pokoju, jednego lub drugiego. Teraz trochę z ogródka. Towarzyszą mi troszkę zwierzątka, także jeżeli będę się tak schylać i gdzieś tam patrzeć w dół, coś tam ruszać lekko rękami, to znaczy gdzieś tam sunia chce się wymiziać. Ale przechodząc do rzeczy, dzisiaj temat aktywistyczny, czyli kto zaangażował mnie do działań aktywistycznych, jak to było po kolei oraz co się dzieje ostatnio właśnie takiego niepokojącego na tle moich działań oraz jak na to odpowiada OI, czyli Organization Intersex International Europe. O co chodzi w tych całych zajściach? Więc tak, zaczynając od początku. Pierwsze moje działania to była mniej więcej chyba połowa 2014 roku. Z tego co pamiętam, pojawiały się wtedy różne ankiety do wypełnienia dla osób transowych. Wtedy jeszcze nie było opcji wyboru jakiejś innej niż osoba transpłciowa, kobieta czy mężczyzna. Więc oznaczało się to, co jest. Zresztą na temat badań... no, zakałapuczkało się Emi. Na temat ankiet i badań jest osobny vlog, także nie będę teraz tego powtarzać. Także jedne z moich pierwszych działań to były te właśnie ankiety. No, wtedy jeszcze tak mi zależało być zupełnie anonimową osobą, tak się nie do końca ujawniać. Więc się po prostu zaznaczało takie odpowiedzi, jeśli chodzi z początku, te pierwsze pytanie, jeśli chodzi o klasyfikację, skąd pochodzisz, ile masz lat, kim jesteś, osobą transpłciową, mężczyzną czy kobietą, to te moje zaznaczenia były takie wtedy bardzo takie dość standardowe, dość typowe. Druga moja forma działań to było właśnie pomoc przy zakupie neofolii. Jeszcze z pół roku temu to było, jednak jak już mi się udało powiedzieć, neofolin jest chwilowo niedostępny. Może jeszcze być jakiś czas. I z tego co pamiętam, mój pierwszy rok legalnej hormonoterapii, legalnej, to był rok 2014. I najprawdopodobniej pierwsze osoby zainteresowane tym lekiem to byli moi transpłciowi znajomi, którzy gdzieś tam mnie namawiali na zasadzie: no Emi, jak sprowadzasz dla siebie, no to może dla nas też tam, wiesz, ze dwie paczuszki. No dobra, mówię to na receptę tylko, no dobra. No to mi dostarczali recepty i po prostu się jeździło wtedy jeszcze z dziadkami, żeby te recepty wykupować, oczywiście na ich koszt, na koszt tych, na których, którym zależało na wykupie tych recept. Tylko wtedy był to jeszcze koszt znikomy, tam parę złotych mi dorzucili za przejazd, kilka złotych za przesyłkę i nie było problemu. Potem informacja, że ja pomagam w sprowadzaniu neofolinu, gdzieś się troszkę rozprzestrzeniła wśród środowiska transpłciowego. No i po prostu pojawiło mi się dodatkowe zajęcie. Mniej więcej w tym samym czasie, na przełomie 2014 i 2015 roku. Nie pamiętam dokładnie, w jakich to było okolicznościach. Nie pamiętam, słaba pamięć, ASPI, inne rzeczy, przykro mi. Ale
Najprawdopodobniej chodziło o to, że jeszcze z tego niewolnego forum transowego wyszukiwali mnie ludzie, którzy widzieli, że jestem osobą dość kumatą. Wiem, o co chodzi, wyróżniam się w jakiś dość taki specyficzny, oryginalny sposób. I pisali do mnie w sprawie pomocy z korektą płci. Czyli albo była to po prostu dokumentacja medyczna, pomoc w organizowaniu tej dokumentacji medycznej, wszystko po kolei, co i jak, żeby ich pokierować, albo wręcz od samego początku. Chwila, mamy tego tutaj, żeby mi to nie stukało. Dobra, będzie taki pogłos robił. Więc mogło to być też tak, że pisali do mnie w takiej sprawie, żeby ich troszkę poprowadzić, przepraszam, że to powiem, ale troszkę jak dziecko za rączkę, kiedy informacje na ten temat, były ogólnodostępne już w internecie, chociażby na niebieskim forum. No ale pisali do mnie, im zależało, no ty mi pomożesz. No i moje wtedy myślenie było takie, no kurczę, no jak to nie pomóc, no piszą, no wiem, o co chodzi, no dobra, no to pomogę, no czemu nie, będę mieć z tego jakąś radość i satysfakcję. Potem weszły też inne rzeczy, gdyż potem pamiętam, że zaczęło się takie u mnie pisanie listów, pism do różnych instytucji państwowych. I też było to na takiej zasadzie, że pierwszy mój list to było takie, że ten za nos mnie trochę doktor Liber pociągnął. Moje pierwsze pismo do instytucji. No, w sprawie refundacji leków hormonalnych dla transpłciowych kobiet. No, wtedy jeszcze ja jako tak bardziej oficjalnie również transpłciowa kobieta, tylko moje pismo było inne. Moje pismo nie było, że jestem osobą transpłciową i przyjmuję hormony dlatego, żeby się wpasować w społeczeństwo jak kobieta. Nie. Moje pismo było takie, że ja przyjmuję... Sorka. Że ja przyjmuję hormony płciowe dlatego, że one po prostu podtrzymują moje funkcje życiowe i zdrowotne. A nie dlatego, żeby się wpasować w społeczeństwo. Gdyż niekoniecznie chodziło mi o jakieś tam wpasowanie się, to nigdy nie był mój cel specjalnie. I takie poszło moje pierwsze pismo, potem tam mnie namawiali, żeby pisać kolejne, no myślę tak. No dobra, no najwyżej hejt będzie na mnie, dobra, biorę to na klatę. No i potem tych pism było więcej. I od kiedy udało mi się je upubliczniać, no to wtedy był na mnie i cały czas jest dość spora niechęć w stosunku do mnie, no bo ludziom bardziej zależy, aby to pismo było ładnie, ortograficznie, graficznie napisane, niż żeby miało ważny, merytorycznie przekaz. Bardziej zależy im na wyglądzie tego pisma i na ortografii, niż na merytoryce. Dla mnie to jest trochę niezrozumiałe, no ale dobra. Chociaż to jak też mówię, że trochę mnie do tego pociągnęli, to nie była moja własna wola, żeby takie pisma pisać. Później pamiętam też takie troszkę wodzenie mnie za nos. To był rok 2016. Najprawdopodobniej chyba jeszcze wtedy listopad. I w Poznaniu były zorganizowane warsztaty
dla transpłciowej grupy reprezentantów. I na takiej zasadzie, że przyjechała Lukrecja Kowalska i wtedy udało mi się ją poznać osobiście. Trochę z perturbacjami, ale przekonać się, że chyba nie jest aż taką złą osobą, jak o niej mówią inne osoby transpłciowe, które za nią nie przepadają. I Lukrecja miała wtedy takie założenie bardzo chwalebne, żeby aktywować fundację, która działałaby na rzecz osób transpłciowych. Tylko że ta fundacja miała współpracować z transfuzją. I ona tak do mnie zagadała w przerwie tych warsztatów: no wiesz, Emi, ty jesteś osobą interową, wiesz, tam będziesz mi pomagać ze sprawami interowymi, tam doradzać, coś tam, jakieś drobiazgi. Wiesz, niedługo się spotykamy u notariusza, podpisujemy akt notarialny tej fundacji. A myślę, no kurczę, no ja wiem, nie, ja się w życiu się nie nadam do takich rzeczy, gdzie to muszą być binarne osoby, które widać, że są binarne, gdzie tam ja z taką dziwną, specyficzną autoprezencją. No dobra. No to potem w grudniu się spotkaliśmy jeszcze raz, też na warsztatach w Poznaniu dla osób transpłciowych. I pamiętam, że chyba było tak, że niektórzy ludzie się przenocowali u Lukrecji na mieszkaniu. Ja w troszkę innym mieszkaniu innej osoby transowej. No a na kolejny dzień, gdzieś przed południem chyba, pojechaliśmy podpisać ten akt fundacyjny. I mnie tam ujęli jako jednego z fundatorów. No dobra, no to się podpiszę. No jak już chcieli, to się podpiszę. Dobra, niech będzie. No, później miały miejsce różne rzeczy związane z tym, że ta fundacja w końcu nie ruszyła, bo po prostu Krajowa Rada Sądownicza się na to nie zgodziła. Uznali, że no po co tam osoby transpłciowe, tam nie mają żadnego interesu, także tak w dużym skrócie, w bardzo dużym skrócie. Więc nie ma potrzeby, żeby oni tworzyli jakąś fundację. I gdzieś to teraz sobie wisi ta transakcja, która została aktywowana notarialnie, a nadal nie ma KRS-u. Później powstawał mój vlog. Ale też było trochę tak, że dużo było takich moich przemyśleń. Kurczę, gdzie ja tam będę tam do kamery? Gdzie ja tam się nie nadam? Chociaż tak, te moje rozterki udało mi się tam spisywać na różnych grupkach i forach transowych. I właśnie, co ciekawe, osoby transpłciowe mnie zachęcały. No rób tego YouTube'a, rób. Powiem, jeszcze wtedy 2016... 17 rok, trafiło mi się wtedy takich fajnych pomysłów ciekawych, które można by było nagrać, ale na tej zasadzie zdawało mi się, a nie, bo zaraz będzie hejt na mnie, nie będę tego robić. No ale było, rób tego YouTube'a. No dobra, no to poszedł YouTube. Pierwsze odcinki były dużo słabsze. Późniejsze odcinki były, cytując słowa osób transowych, zbyt kontrowersyjne. Niektóre były bardzo trudne w odbiorze i trudne do oglądania. Właśnie. No właśnie, właśnie. I to, co ja mówię, Sonia przyszła tutaj do mnie. No i tak było z różnymi rzeczami, że gdzieś tam troszkę tam mnie podgoniono, żeby się zaangażować w te czynności aktywistyczne.
ale też chcę zaznaczyć, że nigdy to nie było tak, że no, udało mi się podjąć decyzję, o to dzisiaj będę sobie działać aktywistycznie. To był bardzo długi proces i stopniowo udało mi się wchodzić do tego tematu. Co zaznaczę, bez praktycznie żadnego przygotowania. No, co też trochę rzutuje na to, w jaki sposób robię te wszystkie rzeczy aktywistyczne. Więc w sumie to było tak, że w dużej mierze to osoby transpłciowe mnie do tego pchnęły. To nie była moja osobista decyzja, tylko gdzieś tam mnie troszkę ciągnięto małymi krokami. I w ten sposób udało mi się dotrzeć do tego momentu, w którym jestem teraz. No niestety, gdzieś z rok temu miała miejsce pewna sytuacja, która odbiła się szerokim echem. Jakby to powiedzieć, na tym, co mogę robić, a czego nie mogę robić w oczach o Europe, czyli tej organizacji, która zajmuje się osobami interowymi w Europie. Więc tak, tak aby w skrócie opisać, co się stało. W zeszłym roku, jak z niewolnego forum tak bardzo mocno podziałali mi na nerwach, no to udało mi się nagrać dość chaotyczny, przyznam, że chaotyczny, ale w przekazie merytorycznym, no to dość bogaty vlog. Tylko nikt nie skupił się na przekazie merytorycznym, tylko na takim drobiazgu, że rzekomo autuje jakieś tam osoby ze środowiska transpłciowego. Vlog został obejrzany przez większą ilość widzów niż zwykle mam oglądalność. Czyli u mnie, tak teraz widzę, przeciętnie od 30 do 150 wyświetleń na film. Niektóre tam mają po 300 coś, ale mało mam takich filmów. I ludzie się skupili na rzekomym outingu. I potem udało mi się wytłumaczyć, że to outing nie był. Na takiej zasadzie, że udało mi się tylko przedstawić informacje, które są już dostępne na forum dla osób transowych, tylko po prostu przytoczyć je z tego forum. Nie było tak, że o, czyjeś tam prywatne informacje, co nigdy nie było. Nie. Te rzeczy można wejść na forum transfuzji, jak ktoś jest biegły w szukaniu, poszukać, znaleźć. No i oczywiście wtedy przyznać mi rację. No i co było dalej? Dalej było nieciekawie, bo powiedzmy nie docierały moje maile, bo zależało mi się zgłosić do KPH w sprawie mojego udziału w warsztatach dla osób interowych w Polsce. Są takie warsztaty. Ileś tam kilka maili udało mi się w tej sprawie wysłać, nie pamiętam dokładnie ile. I nie było na nie żadnej odpowiedzi. Więc odpowiedź mi przyszła bodajże wczoraj lub przedwczoraj. No, że ze względu na to, że Kitty Anderson z O-Europe zadecydowała, że działam na niekorzyść osób interowych, znaczy tak czytaj, outuję, no to, że oni się boją o bezpieczeństwo tych osób interowych, więc mnie tam nie przyjmą. A już udało mi się dowiedzieć, że to były dwa spotkania tego typu do tej pory, od zeszłego roku, dla osób interowych. No to tak, jednocześnie od kiedy ten mój vlog zeszłego roku został zdjęty, ten niby autujący na temat niewolnego forum,
Dostaje namowy, dużo namów, żeby go jednak z powrotem wrzucić na YouTube'a. Mimo, że był dość ostro krytykowany i wiele razy zgłaszano go do YouTube'a za... Tam właściwie nie mam pojęcia za co, no ale zgłaszano. I udało mi się napisać, że no słuchajcie, piszą do mnie ludzie, żeby ten vlog udostępnić i żeby nagrać jeszcze dodatkowo drugi vlog, który też będzie na temat niewolnego forum i ogólnie tego, jak środowisko transowe się zmieniło na swoją niekorzyść. Ale napisała do mnie Kitty Anderson, że no bo no ty autujesz ludzi, nadal chcesz autować ludzi, no to my ciebie zbanujemy i nie masz teraz dostępu do, na 12 miesięcy nie masz dostępu do eventów organizowanych przez Europe, KPH, czegoś tam, różnych organizacji, które są związane w jakiś tam sposób z Europe. Powiem tak, udało mi się na ten temat dość ostro napisać na grupie swojej facebookowej, napisać jak jest. Tak trochę do mnie nie docierało, że z jednej strony udało mi się słusznie, bardzo słusznie, mnie to zadowala, że udało mi się to zrobić, ale bardzo słusznie udało mi się wyautować osobę, która jakby to powiedzieć, jest lekkich obyczajów oraz wyłudziła pieniądze od moich znajomych, więc to był mój obywatelski, zasrany obowiązek, żeby to zrobić, żeby powiedzieć o tym wprost, tylko że logika czyjaś jest taka, że bardziej chroni się tych kryminalistów niż osoby, które mówią jak jest, bo tak jest wygodniej. W rzeczywistości o co chodzi? Dzięki autorowi z wideoprezentacji, bo jestem właśnie po obejrzeniu jednego z jego vlogów z teorii spiskowych, więc to działa trochę tak, że Kitty Anderson z danym Christianem Gattasem z jednej strony to mi tak kibicują. Jest Emi, jest. Rób jak robisz to dobrze. A z drugiej strony Dan Christian Gattas i Kitty Anderson mają dofinansowanie od sponsorów na swoją działalność na OEurope i jak to bywa ze sponsorami, ja coś o tym wiem, muszą się do tych wymogów dostosować, więc jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Więc jeżeli by było tak, że Kitty pochwalałaby moje działania, które są dość ostro specyficzne, jakby to powiedzieć, mi słowa brakuje trochę, takie skrajnie nietypowe, skrajnie niestandardowe, nie wiem jak to nazwać. No nie może tego pochwalać ani na mojej grupie, ani na moim vlogu, no bo zaraz by jej odcięli dofinansowanie. Więc prywatnie ona wie, że ja mam rację, że ta osoba, te osoby w sumie zostały przeze mnie wyautowane, dwie osoby. I wie, że to zostało zrobione słusznie, bo się ze mną zgadza. Ale oficjalnie ona nie może tego powiedzieć, bo po prostu by odcięli dofinansowanie na OEurope i nie miałaby na to, żeby te eventy organizować, tam różne, nie wiem, no spotkania, działania w szerszym kontekście, a też tego dofinansowania tak nie mają za dużo, więc wybrali mniejsze zło. Więc wolą potępić mnie, nawet jeżeli wiedzą, że mam rację, niż ryzykować dobrem całej organizacji innych osób, tak jakby pośrednio, z mojego powodu.
Więc tak to niestety jest w tej sytuacji. Więc mam ban na 12 miesięcy. Jak coś zmaluję, to będzie ban dożywotni. Ale szczerze mówiąc, to nie przejmuję się tym specjalnie, wręcz nawet bardzo dobrze się stało. Dlatego, że teraz wiem, że w sumie jeżeli to jest tak, że komuś z tych drobnych osób, takich przeciętnych, interowych czy transowych, tych ukrytych, dzieje się krzywda, oni przyjdą do mnie i mają we mnie wsparcie, ale jeżeli mnie się coś dzieje, to ja nie mam wsparcia wojuro. Ja tego wsparcia nie będę mieć. Dlatego, że nie mogę mieć, no bo już udało mi się powiedzieć dlaczego. Trochę to przykre, ale to się, jakby się okazało, że o Europe pokazało swoją prawdziwą twarz. Że nie mogą, nie, że nie chcą, nie mogą wspierać swoich, bo tracą wtedy dofinansowanie od sponsorów. Przykre to, ale prawdziwe. No więc niestety kończę z takim tradycyjnym dla siebie akcentem. Emil Elektrikos Emieńczyk mówi jak jest, Nowa Ruda.